Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku zagrajmy w Mass Effect. Widzę tu czasem takie, kurczę, powiem wam, ścinki. O dziwo. Nie założyć wiem. Ładunki wybuchowe, zniszczyć kolonie, zrównać to miejsce z ziemią. O kurde. A, przyciszyłem tu trochę muzykę jeszcze, moi drodzy. I w ogóle przyciszyłem wszystko. Dobra. Ładunki wybuchowe. Pewnie podłożyły je Getty. Szybko! Musimy je znaleźć i wyłączyć. Aha. Dobra, już wiem, o co chodzi. Okej. Już wiem, o co chodzi, co nieco. Kurde. Świetnie. Kurde, nie wiem, którędy tu iść mam. Kurde, gdzie jest ten kajdan? Tu jest kolejny? Mam. Mam kolejny, jeszcze dwa będzie. Kurde. Ale obrywa. O kurde! Gdzie jest kajdan? Czy jak on tam się zwie? Kurde! A wy! Kurczę by! Świetnie! Kurde! Z tyłu jakiś jest jeden chyba. Dobra, kajdan żyje. To tyle dobrze. To jest. Świetnie, ale z tyłu jakiś jest jeszcze jeden. A tutaj. Kurde, rozbrajaj to raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Czekajcie, trzeba kajdanowi trochę dać żyć chyba. Gdzie ty jesteś, kajdan? A nie mam już, kurde, tego medigelu. Dobra, idziemy dalej, wolutku. Kurde, gdzie jest kolejny? Pierdziele. Dobra, musimy się... Tam jest, kurde, źle idziemy. Kurde, trzeba raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, kurde, mało czasu już. Gdzie to jest? Tutaj gdzieś. Mam. Jest, ostatni. Jest, udało się, dobra. Czekajcie. Kajdan. Kurde, czemu żyć nie mogę mu dać? Czy mu dać? Którędy teraz jestem ciekaw? Tutaj. Nadajnik Protean. Dobrze, zbadajmy.
Normandia, nadajnik zabezpieczony. No nieźle. Prosimy o natychmiastową... Działająca technologia Protean. Niesamowite. Pierwszy raz widzę coś takiego. Coś musiało go uaktywnić. Przyjąłem, Normandia. Czekam. O kurde! Shepard! Nie! Nie do tego! To zbyt niebezpieczne! O kurde! Zidentyfikowaliśmy statek, który wylądował na Eden Prime. To Normandia. Należy do Przymierza. Dowodził nią kapitan Anderson. Udało im się ocalić kolonię. A nadajnik? Jeden z ludzi mógł go uruchomić. Widzę, Saren, no się wkuził troszkę. Pani doktor? Doktor Chakwas? Chyba się budzi. Martwiliśmy się o was, Shepard. Jak się czujecie? Coś... Jak tu trafiłem? Ile czasu byłem nieprzytomny? 15 godzin. Myślę, że coś się stało z nadajnikiem tam na dole. To moja wina. Widocznie uruchomiłam jakieś pole ochronne, kiedy podchodziłam. Musiałeś zepchnąć mnie z drogi. Gdzie jest teraz nadajnik? Co się z nim stało? Nadajnik eksplodował. Pewnie jakieś przeciążenie. Wybuch pozbawił was przytomności. Przenieśliśmy was z powrotem na statek. Co mi się stało, pani doktor? Pod względem fizycznym nic wam nie jest. Wykryłam jednak niezwykłą aktywność mózgu, anormalne fale beta. Zaobserwowałam również wyraźnie szybsze ruchy gałek ocznych, objawy kojarzone zwykle z intensywnym śnieniem. Widziałem, nie jestem pewien co. Śmierć, zniszczenie, to nie ma sensu. Włączę to do mojego raportu. Może... O, kapitan Anderson. Jak się ma pacjent, pani doktor? Odczyty w normie. Wygląda na to, że wszystko w porządku. Dobrze to słyszeć. Shepard, muszę z wami porozmawiać. Na osobności. Tak jest, kapitanie. Będę w mesie w razie czego. Wygląda na to, że nieźle oberwaliście od tego nadajnika. Na pewno wszystko w porządku. Nie lubię, kiedy giną żołnierze, którymi dowodzę. Śmierć Jenkinsa to nie wasza wina. Odwaliliście kawał dobrej roboty, Shepard. Starsza sierżant Williams nie należy do załogi Normandii. Doszedłem do wniosku, że przyda nam się jeszcze jeden doświadczony żołnierz. Została przeniesiona na Normandię. Williams jest dobrym żołnierzem. Zasługuje na to. Porucznik Alenko jest tego samego zdania. Dlatego właśnie włączyłem ją w skład naszej załogi. Wywiad spieprzył sprawę, sir. Nie mieliśmy pojęcia, w co się tam pchamy. Dlatego wszystko szlak trafił. Getty przez ponad 2 stulecia nie pokazywały się poza mgławicą, komandorze. Nikt nie mógł tego przewidzieć. Dobra. Chcieliście się ze mną zobaczyć na osobności, kapitanie? Nie będę kłamać, Shepard. Jesteśmy w dupie. Nilus nie żyje. Dokładnie. Nadajnik zniszczony. Mamy inwazję Getów. Rada zażąda wyjaśnień.
Gety zrównałyby całą kolonię z ziemią, gdybym ich nie powstrzymał. Poprę was i wasz raport, Shepard. Dla mnie jesteście bohaterem. Ale nie po to tu przyszedłem. Chodzi o Sarena, tego drugiego Turianina. Saren jest widmem, jednym z najlepszych, żywą legendą. Ale jeśli współpracuje z getami, to znaczy, że przeszedł na drugą stronę. Widmo poza kontrolą oznacza kłopoty, zwłaszcza takie widmo. Saren nienawidzi ludzi. Dlaczego? Uważa, że za szybko rośniemy w siłę, że za bardzo rządzimy się w galaktyce. Zresztą nie jest odosobniony w swoim przekonaniu. Jednak u większości obcych na myśleniu się kończy. Lecz Saren sprzymierzył się z getami. Nie wiem jak, nie wiem dlaczego. Wiem tylko tyle, że miało to jakiś związek z nadajnikiem. Byliście na miejscu, kiedy nadajnik uległ samozniszczeniu. Widzieliście coś? Jakąś wskazówkę, która mogłaby nam powiedzieć, czego szuka Saren? Tuż przed utratą przytomności miałem jakąś wizję. Wizję? Jaką wizję? Widziałem syntetyków. Gety. Mordujących ludzi. Masakrujących ich. Musimy donieść o tym Radzie, Shepard. Co im powiemy? Że miałem koszmar? Nie wiemy, jaki rodzaj informacji zawierał ten nadajnik. Może zaginioną technologię Protean. Albo plan jakiejś broni masowej zagłady. Cokolwiek to było, zabrał to Saren. Znam Sarena, znam jego podejście do nas. Uważa ludzi za zarazę dla galaktyki. Ten atak był aktem agresji. On poznał tajemnicę tego nadajnika. Dowodzi armią getów, a wszystko zapewne po to, żeby zetrzeć ludzkość z mapy galaktyki. Znajdę jakiś sposób, żeby go pokonać. To nie takie proste. On jest widmem. Może udać się wszędzie i zrobić praktycznie wszystko. Dlatego właśnie potrzebujemy Rady po naszej stronie. Udowodnimy, że Saren zdradził, a Rada odbierze mu status widma. Skontaktuję się z ambasadorem i zobaczę, czy uda mu się załatwić nam audiencję u Rady. Pewnie będzie chciał się z nami zobaczyć, jak tylko dotrzemy na Cytadelę. Powinniśmy być już blisko. Idźcie na mostek i powiedzcie Jokerowi, żeby wprowadził nas do doku. Dobrze, co my tu mamy? Czekajcie. Czekajcie, hełm. Nie. Dobra, teraz tak. Porozmawiaj z Jokerem. Mamy iść do kokpitu. Okej, dobra. Tylko tak, którędy tu się wychodzi? Zapominam zawsze wyjść. To nie tędy. Tędy. Dobra, idziemy. Hej, komandorze. Dobrze, że nic wam nie jest, komandorze. Załoga chętnie usłyszy dobre wieści. Zwłaszcza po śmierci Jenkinsa. Jenkins był cennym członkiem załogi. Czuję się winna, że to się stało. Gdyby Jenkins przeżył, nie byłoby mnie tutaj. Jesteście dobrym żołnierzem, Williams. Pasujecie do Normandii. Dziękuję, komandorze. To wiele dla mnie znaczy. W końcu nie każdy zasługuje na gwiazdę Terry. Muszę porozmawiać z Jokerem. Do widzenia, komandorze. Dobrze, do widzenia. Nie wiem, czy tędy dobrze idę, ale chyba dobrze. Dobrze idę? Dobrze idę. W samą porę, komandorze. Właśnie miałem wprowadzić nas do Cytadeli. Spójrz, jak działa to cacuszko. Podatki nie idą na marne. Ten statek jest wielki. To Ascension. Okręt flagowy Cytadeli.
Rozmiar to nie wszystko. Chcesz coś powiedzieć, Joker? Technika też się liczy. Popatrz na tego giganta! Przebiłby bariery każdego statku floty przymierza jednym strzałem. Dobrze, że jest po naszej stronie. Tu SSV Normandia. Prosimy o zezwolenie na lądowanie. Normandia, czekajcie na zezwolenie. Możecie rozpocząć lądowanie. Przekazuję was kontrolerowi przymierza. Okej. Zrozumiałe, Bierza. Bez odbioru. Normandia, kierujcie się do doku 422. To oburzające. Rada wkroczyłaby, gdyby gety zaatakowały kolonię należącą do Turian. Ojej. Turianie nie zakładają kolonii na obrzeżach systemów Terminusa, ambasadorze. Ludzkość wiedziała, co ryzykuje, kiedy wkraczała w obręb Trawersu. A co z Sarenem? Nie można tak po prostu zignorować zbuntowanego widma. Żądam podjęcia działań. Nie ma pan prawa czegokolwiek żądać od Rady, ambasadorze. Ochrona Cytadeli bada oskarżenia pod adresem Sarena. O wynikach dochodzenia SOC porozmawiamy podczas przesłuchania, nie wcześniej. Ohoho. Kapitanie Anderson, widzę, że przyprowadził pan całą wycieczkę z Normandii. Tylko oddział z Eden Prime. Na wypadek, gdyby pan miał jakieś pytania. Mam raporty na temat misji. Zakładam, że są prawdziwe. Tak jest. Wygląda na to, że przekonał pan Radę, żeby udzieliła nam audiencji. Nie byli z tego powodu zadowoleni. Saren to ich najważniejszy agent. Oskarżenie o zdradę jest ryzykowne. Saren stanowi zagrożenie dla każdej ludzkiej kolonii. Musi zostać zatrzymany. Rada musi nas wysłuchać. Wyluzujcie, komandorze. Wasza kandydatura na widmo i tak wisi na włosku. Misja na Eden Prime mogła udowodnić, że umiesz wykonać powierzoną ci robotę. Zamiast tego Nilus zginął, a nadajnik został zniszczony. To wina Sarena, a nie jego. Miejmy zatem nadzieję, że śledztwo SOC przyniesie oczekiwane rezultaty. W przeciwnym razie Rada będzie miała doskonałą wymówkę. Proszę pójść ze mną, kapitanie. Musimy omówić kilka spraw, zanim rozpocznie się przesłuchanie. Shepard i reszta, możecie się z nami spotkać w wieży Cytadeli, na najwyższym piętrze. Dopilnuję, żebyście mogli wejść. I dlatego nie cierpię polityków. O kurde. Dobra. Mapa obszaru. Dobrze. Co my tu mamy? Czekajcie, musimy wejść na... Ojej! Na najwyższe piętro, tak? Zwątpienie. Rozumiem, co masz na myśli, ale... To nie tędy. A, pokazuje mi strzałkę. Dobra, mam. Tędy? Nie no, tędy nie wyjdę. Nie, tędy nie wejdę. Czekajcie. A, może tędy? Dokładnie tak. Dokładnie. Witam w prezydium. Pozwól, że będę twoim przewodnikiem. Pozdrawiam i witam w prezydium. Nazywam się Avina i z przyjemnością zostanę twoją wirtualną przewodniczką na tym poziomie Cytadeli. Co to znaczy? Jestem wirtualną inteligencją, zaprogramowaną tak, by... Jeśli będziesz potrzebować pomocy, można się ze mną skontaktować przez dowolny... Nie skorzystam. Wszelkie uwagi dotyczące obsługi proszę przedkładać na piśmie do zarządu turystyki Cytadeli. A, tu mamy szybką podróż. Wieża Cytadeli oczywiście. Pam, param, pa, pam. Dobra. Okej, okay, zapiszemy grę przede wszystkim. Jeżeli mogę. Ale pewnie mogę. Czekajcie, zobaczę ile my już... O, godzina już.
Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. Graj na zwłokę. Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę. Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. Dobrze, tylko tak. Nie każesz chyba Radzie czekać. No dobra, ale gdzie oni są? A, tam dalej gdzieś pewnie. Czy gdzie oni są, kurde? Bo nie pokazuje mi w ogóle... Tędy mam iść? Bo troszkę nie ogarniam tej drogi. Czekajcie. Polusowie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do Rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Jeśli im się uda, Volusowie będą następni w kolejce. Kurde, to nie ten. Dopuszczenie ludzi jest w pełni uzasadnione, ale Volusowie? Myślę, że kolejni będą Hanarzy. Co wy gadacie tu? Może i masz rację. Chociaż Hanarzy mogliby trochę odpuścić. Dobra, idziemy. To nie tędy droga nie chyba. Nie lubisz ich, bo ich nie rozumiesz. I pokazuje strzałka tam, kurde. Dobra, zaraz ten. Czekajcie, przecież mam tu mapę, kurde. Do prezydium. Aha, dobra. Chowaj broń, kurde. Kurde, broń wyjął jak nie wiem co. Jeszcze będzie atakował, ja pierdzielę. Aha. No, otwieraj. Do prezydium. No jaka muzyka. Kurde. Czego ono na dół leci? Rada nie zamierza mi chyba zadawać pytań, prawda? Wątpię. Złożyliśmy raporty. Teraz musimy zaufać ambasadorowi Udinie. Nie musimy, ser. No dobra. Aha. Myślałem, że mogę coś dotknąć, ale... Znaczy, iść. Kurde, czemu ona cały czas ten... A, w końcu. No. Już mogę? Mogę. Tutaj? Źle. Spójrz na tamtego robala. Witamy w terminalu turystycznym prezydium numer 2. Stoisz w pobliżu podstawy wieży Cytadeli, jednej z najważniejszych budowli prezydium. Za mną znajduje się pomnik przekaźnika. Postument przedstawiający proteański przekaźnik masy. Po lewej stronie możesz dostrzec jednego z opiekunów pracującego przy panelu kontrolnym. Opiekunowie przebywają na wszystkich poziomach Cytadeli. Dobrze. Prosimy o nieprzeszkadzanie im w pracy. Dobrze. Ich praca jest niezbędna dla... Na razie to wszystko. Dziękuję dobrze za skorzystanie z usług Aviny. Ale... Życzę mi... Kurde. Czekajcie. No dobrze, ale... Kurde. Dlaczego mi to przyłącza? No kurde! No ale kurde, gdzie to ja... Którędy ja muszę iść? No kurde! Chyba muszę iść z powrotem tędy. Aha, dobra.
powodu ostatnich ataków na Eden Prime, wielu inwestorów kolonii wycofuje swoje poparcie finansowe dla rozwoju projektów na tej planecie. Rzecznicy rozwoju ludzkiej kolonizacji tłumaczą, że Eden Prime to odosobniony przypadek. Jednak ilość rekrutowanych kolonistów drastycznie zmalała. To niedobrze. Wstrzymano wiele projektów kolonizacyjnych. Inwestorzy chcą najpierw mieć pewność, że ludzkie placówki są odpowiednio chronione. Dobrze. Jeszcze coś macie do powiedzenia? Kurde, jak wysoko. O, jest. Dobrze jest? Kurde, źle znowu. To chyba nie jest ta droga. Jeszcze raz muszę chyba. Źle! Kurde, dobra, dobrze było. Muszę na górę teraz. Dobra. Zespół archeologiczny Salarian napotkał niespodziewane problemy na odkrytym niedawno proteańskim wykopalisku. Protestujący Hanarzy zablokowali wykopalisko, twierdząc, że artefakty protean, zwanych przez nich rozbudzaczami, nie powinny być wydobywane. Zespół archeologiczny zaapelował do przedstawicieli Hanarów w Cytadeli o znalezienie dyplomatycznego rozwiązania. Dobra, musimy jeszcze raz. Kurde, żebym się pomylił, wiedziałem. Binary Helix zawarła ugodę z grupą Krogan po tym, jak została oskarżona o oszustwo. Dobra. Kontrakt przewidywał przeprowadzenie długoterminowych badań. Efektem miało być wyleczenie Krogan z genofagium. Gdy okazało się, że badania nie przynoszą rezultatów, grupa pozwała korporację, żądając zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Dobra. Dobra, dobrze było, dobrze szliśmy. Dobra, musimy na górę wejść. O, Garus. Co ty tu robisz? Nie każesz chyba radzie czekać. No idę, idę. Dobra. Dobra, już tylko tak. Dobra. Idziemy. Teraz tak, tylko trzeba teraz iść. Ha. Ej, ale my tu już byliśmy. Kurde. Nie no, chyba dobrze idziemy. Tak. Najprawdopodobniej dobrze idziemy. Przesłuchanie już się zaczęło, chodźmy. Dobra. Atak getów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Cytadeli nie wykryło dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Dobra. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Pewnie dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty, pan jest w to zamieszany? A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. To ty zniszczyłeś nadajnik.
Potem próbowałeś wszystko zatuszować. Próbujesz zwalić winę na innych. Tak samo jak kapitan Anderson. Jesteście siebie warci. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? O. Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do widm. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu. Ludzie tylko marnują nasz czas. Tak, pewnie. Pewnie, że marnują, tak. Saren wykorzystuje pozycję widma, by się chronić. Przejrzyjcie w końcu na oczy. Potrzebujemy dowodów. Dotąd nie otrzymaliśmy żadnych. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody? Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? Racja. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Shepard? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Ambasadorze? Pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem to, w ogóle nie wiem. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Zbyt wiele łączy pana z Sarenem. Rada zakwestionowała motywy naszego działania. Znam Sarena. Współpracuje z getami w jednym celu. Chce zniszczyć całą ludzką rasę. Wszystkie nasze kolonie są zagrożone. Także światy, którymi zarządzamy, są w niebezpieczeństwie. Nawet Ziemia. Proszę mi powiedzieć, skąd znacie Sarena. Dawno temu wypełnialiśmy razem pewną misję. Sprawy strasznie się pokomplikowały. Strasznie. Nie powinniśmy tutaj o tym rozmawiać, ale wierzcie mi, znam Skurwiela aż za dobrze. Trzeba go powstrzymać. Co planujecie zrobić? Jako widmo jest właściwie nietykalny. Musimy znaleźć inny sposób, by go zdemaskować. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? Widzieliśmy, jak kłócił się z egzekutorem. No właśnie! Prosiłby dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Gdzie mógłbym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże nam wytropić Garusa. Nazywa się Harkin. Nic z tego. Zawiesili Harkina w zeszłym miesiącu za służbę po pijaku. Nie mam zamiaru marnować czasu na tego nieudacznika. Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Shepard się tym zajmie. Zajmę się tym. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie, proszę wpaść później do mojego biura. Harkin pewnie chleje w noże chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Jest jakiś inny sposób, by zdobyć dowody przeciw Sarenowi? Spotkajcie się z Barlawonem w dzielnicy finansowej. Chodzą słuchy, że jest agentem handlarza cieni. Handlarza cieni? To ksywa najlepszego handlarza informacją. Kupuje tajemnice i sprzedaje zainteresowanym, którzy zapłacą najwięcej. Słyszałem, że Barlawon jest jednym z jego głównych reprezentantów. On może wiedzieć coś o Sarenie, lecz jego informacje nie są tanie. Znacie się z Sarenem. Co się stało? Jakieś 20 lat temu brałem udział w misji na pograniczu skyliańskim. Współpracowałem wtedy z Sarenem. Mieliśmy zlikwidować terrorystów. Saren sprawnie zdjął swój cel, ale przy okazji zginęło wielu ludzi. Niewinnych ludzi. Oczywiście,
Wszystko zatuszowano. Ale zdążyłem sobie popatrzeć, jak działa Saren. Bezlitośnie i bez wahania. Zabiłby tysiące niewinnych cywilów, byleby zakończyć wojnę. Zabijanie niewinnych nie kończy wojen. Rozpoczyna je. Nie uczcie mnie, jak działa ten świat, komandorze. Wiem, że czasem trzeba wybrać mniejsze zło. Ale tylko wtedy, gdy nie ma już innego sposobu. Saren nie bawi się w takie drobnostki, jak szukanie rozwiązań. Jest wypaczony. Lubuje się w przemocy, w zabijaniu. I umie zacierać po sobie ślady. Dobra. Muszę już iść. Powodzenia, Shepard. Jeśli będziecie czegoś potrzebować, szukajcie mnie w biurze ambasadora. Dobrze, tylko nie wiem, gdzie to biuro jest, od tego zacznijmy. Tutaj gdzieś? Tam chyba. Mam tu coś, ale co to jest w ogóle? A, to się w ogóle nawet nie otwiera, tu też nie. Dobra, co my musimy tu zrobić w ogóle, tak przede wszystkim? A, nie można tam wejść, szkoda. Dobra, tutaj... Dobra, teraz tak. Idziemy teraz na dół. Co w ogóle mamy tu zrobić przede wszystkim? Kurde. Idź do Nory. Idź do Nory. Ten gość coś kombinuje. Który? Tamten przy opiekunie. Kurde, trochę jest tutaj, powiem wam, drogi. Zobaczymy, w którym to jest miejscu w ogóle ta, no, ta Nora, tak? Dobra. Dobrze, moi drodzy, przyjdziemy już do tego miejsca i tak się zastanawiam, znaczy zastanawiam. I zakończymy materiał oczywiście. Dobra, idziemy na dół. Nie mogę uwierzyć, że Rada zignorowała dowody przeciwko Sarenowi. Saren jest jednym z ich najlepszych agentów. Jasne, że uwierzyli jemu, a nie nam. Czyli teraz my szukamy tropów, gdy ten nadęty Turianin grasuje po okolicy. Urok polityki, sierżancie. Nie cierpię polityki. Dobra. Czekajcie, czy ja dobrze w ogóle wszedłem do tego miejsca? Bo nie wiem. Hall ambasady. Kurde, o to mnie denerwuje. Emporium, komnata metresy. To chyba nie jest to. A, tu jesteśmy właśnie, czekajcie. A dobrze jest. Idź do banku w dzielnicy. To sobie zaznaczymy tu. To jest. Kurde. Ja pierdzielę. Wiecie co, moi drodzy, się zrobiło? Myszka, kurde, przestała mi działać. To nieźle, powiem wam. Oh shit. Wiedziałem, że tak będzie. Kurde. Dobra, jak tutaj dobrze pamiętam, tutaj właśnie pamiętam, w którymś miejscu przerwałem nagrywanie i właśnie już teraz nie pamiętam dokładnie, gdzie mamy iść. Zaraz. To już zrobione jest, tak? Aha, musimy z Demasku i... Sarena. Musisz dowieść przed radą, iść do wieży CD... Okej. Czekajcie, gdzie on jest w ogóle? On jest chyba gdzieś na górze, jak się nie mylę. Saren coś ukrywa. Daj mi więcej czasu. A nie, tutaj. Graj na zwłokę.
Mam grać z Radą na zwłokę? Chyba zwariowałeś. Nie bądź śmieszny. Twoje śledztwo dobiegło końca, Garusie. Komandor Shepard, jestem Garus Vakarian. Byłem oficerem dowodzącym w śledztwie dotyczącym Sarena. Z kim rozmawiałeś przed chwilą? To egzekutor Palin, dowódca ochrony Cytadeli, mój szef. Ma przedstawić Radzie wyniki dochodzenia w sprawie Sarena. Chyba bardzo chcesz udowodnić jego winę. Nie ufam mu. Coś z nim nie tak, jak to mówią ludzie. Ale jest widmem. Wszystko, czego dotknie, staje się tajne. Nie mam żadnych dowodów. Myślę, że Rada może nas przyjąć, komandorze. Powodzenia, Shepard. Może ciebie posłuchają. Aha, czyli muszę się teraz chyba cofnąć. Dobra. Zobaczymy, czy będę mógł tutaj... Dobra, zobaczymy teraz, zobaczymy jak to będzie, jak coś, czy będziemy kontynuować w kolejnym materiale. No raz, dwa, wczytywanie, chyba dobrze będzie. Mówię, wczytywanie jest. Rada nie zamierza mi chyba zadawać pytań, prawda? Wątpię. Złożyliśmy raporty. Teraz musimy zaufać ambasadorowi Udinie. Nie musimy, ser. Dobra. Kurde. To jak zwykle wysoko jest te... ta winda. To ma kilkanaście piętr pewnie. Dobra. Chyba dobrze idziemy, co nie? Czy źle? Spójrz na tamtego robala. Co on robi? Witamy w terminalu turystycznym. Za... po lewej... ich praca jest niezbędna dla funkcjonowania Cytadeli. Na razie to wszystko. Dziękuję za skorzystanie z usług Aviny. Życzę... Czekajcie. Kurde. Gdzie my musimy iść w ogóle w końcu? Czekajcie chwilę. Tutaj? Nie chyba. No nie wiem, przyjdziemy zaraz. Przyjdziemy sobie, zobaczymy czy to tu w ogóle jest, czy to gdzie to ma być. Oj, chyba to nie jest to miejsce. Oj, chyba nie. Czekajcie, weźmiemy podróż może. Podróż weźmiemy szybko. O właśnie. Wieża Cytadeli chyba, jak się nie mylę. Dobra, będzie szybciej troszeczkę. Tak, to tu. Ej, ale chowaj to. Dobrze idę? Tak, dobrze idzie. Dobra. Kurde, tu ciemno trochę. Nie każesz chyba Radzie czekać. A tu dobrze szliśmy wtedy. Nie, czekajcie. Źle. Czekajcie. Musimy się cofnąć.
Czekajcie, my musimy iść do... iść do wieży Cytadeli w prezydium. Dobra, dobrze, szliśmy wtedy chyba. Jak się nie mylę. No właśnie. Nie żartuj. Polusowie jeszcze przez wiele lat nie wejdą do rady. Czy ja wiem? Ludzie coraz mocniej naciskają. Jeśli im się uda, Polusowie będą. Dobra. Tutaj. Przesłuchanie już się zaczęło, chodźmy. Ale my już ten. Atak getów to niepokojąca sprawa. Nie mamy jednak żadnych dowodów. Saren nie musi być zamieszany w sprawę. Śledztwo służb ochrony Cytadeli nie wykryło dowodów na poparcie pana zarzutu o zdradę. Naoczny świadek widział, jak zabił Nilusa z zimną krwią. Zapoznaliśmy się z raportami, ambasadorze. Zeznania jakiegoś dokera po przejściach to mało przekonujący dowód. Co to za insynuacje? Nilus był widmem, moim przyjacielem. Pewnie dzięki temu łatwiej uśpiłeś jego czujność. Kapitanie Anderson, dlaczego zawsze, kiedy ludzie wysuwają wobec mnie fałszywe zarzuty, pan jest w to zamieszany? A to pewnie komandor Shepard. Jestem niezwykle zobowiązany za zniszczenie nadajnika. To ty zniszczyłeś nadajnik. Potem próbowałeś wszystko zatuszować. Próbujesz zwalić winę na innych. Tak samo jak kapitan Anderson. Jesteście siebie warci. Z drugiej strony, czego można się spodziewać po człowieku? Saren gardzi ludźmi. Dlatego zaatakował Eden Prime. Twój gatunek, Shepard, powinien znać swoje miejsce. Nie jesteście godni, by zasiadać w Radzie. Nie jesteście nawet gotowi, by przyłączyć się do widm. Nie ma prawa tak mówić! To nie jego decyzja! Przyjęcie komandora do widm nie jest przedmiotem tego spotkania. To bez sensu. Ludzie tylko marnują nasz czas. Rada nie będzie cię wiecznie chroniła. Jest jeszcze jedna ważna kwestia. Wizja komandora Sheparda. Być może spowodował ją nadajnik. To teraz uznajemy sny za dowody? Jak mogę się bronić przeciwko takim zeznaniom? No to już zrobiliśmy. Rację. Nie można opierać sądów na wybujałej wyobraźni i spekulacjach. Potrzebujemy niezbitych dowodów. Chcecie dodać coś jeszcze, komandorze Shepard? Już podjęliście decyzję. Szkoda mojego czasu. Rada nie znalazła dowodów na powiązanie Sarena z getami. Kurde. Ambasadorze, pana wniosek o wydalenie go z widm zostaje oddalony. Cieszę się, że sprawiedliwość zatriumfowała. Posiedzenie uznaje się za zamknięte. Przyprowadzanie pana na spotkanie było błędem, kapitanie. Znam wszystkie nasze kolonie... Teraz sami musimy się zająć. Jako widmo jest właściwie nietykalny. A co z Garusem, tym śledczym z SOC? No właśnie! Prosiłby dać mu więcej czasu na dokończenie raportu. Wyglądało, jakby miał coś na Sarena. Gdzie mógłbym go znaleźć? Znam w SOC kogoś, kto pomoże... Nic nam. Tego. Zawiesili Harkina... Nie będziesz musiał. Nie chcę, by Rada wykorzystywała twoją znajomość z Sarenem jako wymówkę. Shepard się tym zajmie. Zajmę się tym. Mam kilka spraw do załatwienia. Kapitanie? Harkin pewnie chleje w noże chory. To taka mordownia w niższej sekcji okręgów. Mam rozmawiać z pijakiem? Na co nam się przyda? Nie zaszkodzi z nim porozmawiać. Tylko uważajcie. Nie na... Muszę już iść. Powodzenia, Shepard. Dobra. Jeśli będzie... Gdzie teraz mam iść? Czekajcie. Iść do Nory, chory w dolnym okręgu i prowadzę z Harkinem.
Czekajcie. Dobra, zobaczymy. Czekajcie. Chwila. My tędy... Zaraz. Którędy przyszliśmy? Tędy chyba, tak? Tak, tędy. Dobra, mam. O, mamy tutaj... Ten gość coś kombinuje. Mamy Który? Szybkie ten... Nora chory. Mamy, dobra. Dobra, gdzie jest ten? Czekajcie. Kurde! A, tym, dobra. Dobrze, moi drodzy, my sobie pójdziemy tam oczywiście w kolejnym materiale, a teraz się z wami tutaj żegnam. I cóż, do kolejnego, cześć.